Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy zimno. Może i nie jest tak źle, jak było ostatnio, ale strasznie zimno się zrobiło. Jest plus jeden, ale wiatr, który wieje, jest po prostu z Arktyki tak mroźny, że wam powiem tyle co z domu. Wyszłam, doszłam do samochodu, po prostu jestem cała zmarznięta. Ale jadę na zakupy teraz. Jadę na zakupy, ponieważ stwierdziłam, że w końcu może dojadę do sklepu i może w końcu coś kupię. W domu próbuję upiec chleb na zakwasie, ale niestety chyba znowu mi nie wyjdzie. Zobaczymy, co z tego będzie, ponieważ zakwas jest młody. No jak to z młodym zakwasem? Nie zawsze wychodzi. Co jadę kupić? Nie wiem, co jadę kupić. Mam listę, musiałam się cofnąć do domu po listę, bo zapomniałam listy. A, kochani, po prostu głowa mnie boli, jest wiatr, głowa mnie boli. Widziałam, że w Europie, Anglia, Polska i tam Niemcy i tak dalej, są silne wiatry. Wam powiem, kochani, my mamy silniejsze wiatry tutaj, no ale oczywiście nie mamy tylu drzew, czy dachy są inne, wiadomo. No wszystko wygląda inaczej, to wszystko jest mniej niebezpieczne u nas, jak w jakichś terenach zabudowanych. Co jeszcze wam powiem? No nie wiem, co wam powiem. W każdym razie ja jadę na zakupy i zabieram was ze sobą. No, zobaczcie, że pogoda jest całkiem już optymistyczna. No, optymistycznie przetarłam szyby. Nic nie było widać. No, ale jak widzicie, optymistycznie jest pod takim względem, że już to słoneczko gdzieś się pokazuje. O, jakie zadymeczki są fajne. No, taka zima. Co chciałam powiedzieć wam jeszcze? Dzisiaj po prostu takie mam jakieś urwanie głowy, jak zwykle. Może przestanę mówić, pooglądajcie sobie widoki. Tak, kochani, chciałam powiedzieć jedną rzecz. Teraz właśnie mi się w końcu przypomniało. Otóż w piątek około godziny 22 na TVP Polonia będzie program, który nazywa się Wolny Ekran i koniecznie go obejrzyjcie. Koniecznie go obejrzyjcie, ponieważ no właśnie, tam będzie niespodzianka. Kto tam będzie w telewizji? Nie musiałam się o nic prosić, sami się znaleźli, także to jest bardzo pozytywne, że ja nie musiałam nigdzie pisać, po prostu oni sami mnie poprosili, żeby nagrać dla nich krótki film. Także już wiecie, kto będzie. Będę ja, Wenus, w telewizji. Walentynki w piątek o godzinie około 22 czasu polskiego. Program nazywa się Wolny Ekran. Ale wychura. Jakie fale. No, dzieje się, dzieje. Ten sztorm to chyba dopiero zaczyna się, a ja jadę do takiej części Reykjaviku, w której sztormy są jakby większe, dlatego że tam jest odkryta przestrzeń, dlatego że tam jest wszystko już takie niezabudowane i tylko jest ocean. I powiem wam, kiedyś mieszkałam z tamtej strony, w tamtej części. No to naprawdę tam wieje. I była taka śmieszna sytuacja jednego razu, że patrzę, co on robi. Jednego razu była taka śmieszna sytuacja, że ja wsiadłam do samochodu po właśnie takim sztormie w lato. W lato był sztorm. I nie zauważyłam. I nie zauważyłam, o zobaczcie jakie fale. Nie zauważyłam, że cała jedna strona samochodu była mleczno-biała od soli. Po prostu ta sól z oceanu osadziła się na samochodzie. Ja jechałam, ja nic nie widziałam. Pamiętam, na stację benzynową zajechałam. Wąż był dziurawy, jeszcze się cała oblałam tą wodą. Na pewno teraz będą bardzo fajne widoki. Widoki na fale, zobaczcie. I teraz jadę przy oceanie. Ulica nazywa się Saybroid. I tutaj też zawsze mocno piździ. Zobaczcie, jak te kamienie są oszronione. To jest wszystko właśnie spowodowane tym zimnym wiatrem, że to się tak przykleiło. No ale widzicie, słoneczko jest. To najważniejsze, bo gdyby tego słońca nie było, to nie jest przyjemnie. A wiatr jest naprawdę zimny, aż samochodem mi tu rusza, widzę. Czuję, może tak. To
godzina jest 15:14, ludzie mniej więcej teraz już kończą pracę, więc zaczyna się robić trochę ruch na ulicy. I to jest właśnie ta część Reykjaviku, gdzie jest zimno. Wszędzie jest zimno, ale tutaj jakby więcej wiatru jest. No i wam powiem, że ta pozytywna energia słoneczna dobrze na mnie działa. Naprawdę czuję się zadowolona teraz. To jest właśnie bardzo ważne, że słońce wyszło w końcu, bo na Islandii niestety ten listopad, grudzień i połowa stycznia to w ogóle są ciemne, a nasz styczeń to taki trochę później nie był za słoneczny, chociaż było kilka dni słonecznych. O, zobaczcie, jak ludzie stoją i widać, że ten wiatr jest, turyści zmarznięci, szkoda mi dzisiaj turystów, bo przyjeżdżają ludzie, którzy po prostu nie są przygotowani na te warunki atmosferyczne, nie wiedzą, czego tu się kompletnie spodziewać. A tak naprawdę trzeba mieć spodnie ortalionowe od wiatru, które naprawdę pomogą. Bez takich spodni to na Islandię nawet latem się nie wybierajcie, bo czy deszcz, czy wiatr, taki sprzęt trzeba mieć. No, ja zaszłam do Rumfatalagi, czyli do naszego tutaj Juska polskiego, Isk, no. I właśnie tak u nas wygląda ten sklep, czyli jest, widzicie, taki sam, jak w Polsce. A po co ja przyszłam? Przyszłam, kochani, po pieluszki tetrowe. I nie sikam w majty. Wiecie po co? Są bardzo dobre te pieluszki. Jak je się rozetnie na cztery i się oprzyje, są super, super ścierkami do naczyń. No właśnie, znalazłam. Tutaj są pieluszki, zobaczcie. I one po rozcięciu to nie ma lepszych ścierek. I ja sobie je wezmę, tylko jakieś tu dziwne coś jest. Jakieś kolory dziwne też. Chcę takie białe, ładne. O, tak, są. Muszę jak zwykle z dołu coś wybrać. 12 sztuk, to ja sobie może przeliczę, czy na pewno jest 12. 6. Wiecie, bo tu takie powyciągane, czasami można kupić, będzie mniej, nie? 6, dobra. No, zobaczcie, co się dzieje, ojej! Idę do sklepu, coraz gorzej! Ale w twarz daję. Jakąś paprykę by se tu wybrał człowiek do specjalnej siateczki. Wszystko takie jest, wiecie, dyskusyjne. Może jedną sobie wezmę. O, dwie się wzięły. Dobra, mam nawet siatkę, zobaczcie, z Polski. Super sprawunki, Piotr i Paweł. Różne produkty. Szczerze to nawet ja tego nie kupuję. Zupę widzę, różne tutaj są. Patrzę jakie, ale nie wiem, zupa mięsna. O, zupa mięsna, słynna zupa mięsna. Jakieś lasagne i szynki. I wszystko jest przetworzone. I czy to jest zdrowe? Nie, to nie jest zdrowe kompletnie. Ryby. Isa i dorsz. Isa, czyli znowu zapomniałam. Widzicie, no nie mogę tej ryby zapamiętać po polsku, jak ona się nazywa. A ja szukam sobie kaczkę. Fajne kaczki są czasami tutaj w mrożonkach. Nóżki albo piersi. Paluszki krabowe. Sobie wezmę jedną paczkę. Tak sobie pojeść czasami fajnie. Powiem wam, to nie jest krab. To jest ryba, która nazywa się surimi. To jest zresztą napisane. Mówię, to nie jest krab, a nazywa się pałeczki krabowe. No, i są też i nóżki, i piersi. Aha, bo to są dwie piersi z kaczki, 2000 koron. A wezmę sobie. I nóżki. Nóżki są po, zdaje się, po 500 mniej więcej koron. Też sobie wezmę dwie.
będę mieć na jakiś czas. No i widzicie, tutaj są łososie i suszona ryba tam w oddali. Łososie są pyszne, ale są wędzone i teraz staram się nie jeść wędzonego. Chociaż ciągnie mnie do niego, ale jakoś tak nie mam ochoty po prostu na wędzone. Ale ten łosoś, który tutaj jest, ten zielony zwłaszcza, jest pyszny. Też mogę wam polecić chleb czosnkowy, o ten. To jest chleb czosnkowy, nie biały, tylko już taki, wiecie, ciemniejszy. Ten jest naprawdę pyszny. Oczywiście pizzy jeść nie będę, ani frytek. No jeszcze tutaj są właśnie nasze wędliny islandzkie. Jak widzicie, tego dużo nie ma. Wydaje się, że jest dużo, ale to są firmy. Żółta to jest jedna firma, tutaj czarna jest inna firma, czerwona jest inna, biała widzę teraz jakaś firma. To wszystko po prostu są różne firmy, a produkty są te same. Tu z zamrażarki, jeśli chodzi o warzywa, to mogę wam serdecznie polecić te brokuły. Są pyszne. Naprawdę, nie są takie gorzkie jak to brokuły. Co jeszcze tu można? Szpinak widzę, można kupić. Czy to jest... nie, to nie jest szpinak, to jest jarmuż. Też może być dobry. Mrożonego nigdy nie kupowałam. Co tu jeszcze jest ciekawego? Co to jest? Wygląda jak różne fasole. To też ciekawe, zupę można fasolową sobie taką zrobić. O, jak ktoś by poszukiwał szpinak, to o którym mowa, to jest właśnie o... Tu leży szpinak. Oczywiście nie może zabraknąć rekina, który tu w zamrażarce leży. Krewetki, różne kulki z serem, albo paluszki rybne, albo kotleciki rybne. Oczywiście ryba. Łupacz, teraz mi się przypomniało. Isa, łupacz. To jest łupacz po polsku. Dorsze, właśnie dorsz jest taki... Ten nie, bo to jest isa, ona jest srebrna. Pokażę wam ciekawostkę. Jeśli macie dorsza, dorsz nie ma tutaj tego paska. I dorsz jest taki zielonkawy, isa jest, łupacz jest srebrny, a łupacz ma właśnie tu pasek. Po tym idzie właśnie poznać, która to jest ryba, jeżeli ktoś tak się nie zna na mięsie tej ryby. Także widzicie, są i łososie, i krewetki. Dużo tego tutaj mamy, wybór jest. A to, ja nie wiem co to jest, aha, solona ryba to jest solona ryba. Dział mąk i cukrów, mąków i cukrów. I ja przyjechałam po tą niebieską teraz mąkę, która jest do pieczenia chleba. I ona ma więcej protein, ma 13%, ta ma 11%. Zawsze tą kupuję, ale ktoś mi ostatnio mówił o tej. Muszę wypróbować. I jeszcze chciałam mąkę, tą zieloną kupię, ponieważ to jest mąka pełnoziarnista. Ale ktoś mi powiedział, że właśnie z tej się robi chleb. Który ja robię później, zapomniałam jak on się nazywa, na zakwasie, bo zawsze robiłam zakwas właśnie z tej mąki, myślałam, że to jest mąka żytnia, ale to się okazało jakaś inna mąka jest, nie wiem, muszę przetestować. To jest bardzo dobra mąka, ta zielona. Ja robiłam z tej mąki pierogi, wam powiem, takie z szpinakiem, wyszły bardzo fajne, oczywiście wyszły specyficzne, ale wyszły całkiem zjadliwe, naprawdę mi smakowały. Jeszcze dobrałam sobie tutaj olej z... Boże, brak słów jakiś dzisiaj mam. Jak ten żółty kwiatek się nazywa? No, z żółtego kwiatka sobie wzięłam olej, no. Jest bardzo dobry ten olej, mi ten akurat smakuje. Tak, oczywiście jest to olej rzepakowy, przypomniało mi się. Ale teraz szukam sezamki i nie widzę ich. Znalazłam pyszne sezamki, ale co mnie przeraża, każdy jest opakowany w folię i ja go nie chcę. Kupuję zawsze te. I są pyszne i są dwa w jednej folii, to chociaż takie polepszenie. I pieczywo chrupkie właśnie kukurydzowe, kukurydziane, a nie ryżowe, też jest to właśnie, jest bardzo smaczne, też sobie wezmę. No dobrze, jadę do kasy, jeszcze dobrałam sobie tutaj piankę do golenia i zaraz zobaczymy, ile za to wszystko zapłacę. No właśnie, siatek 0, zapłaciłam 5700 koron. No, kochani, weszłam do samochodu. Dobrze, że siatka ciężka, to bynajmniej nie odleciałam.
to raz, a dwa, nie mogłam drzwi otworzyć do samochodu, bo jednak wiatr wiejący z tamtej strony powodował, że drzwi tak jakby się zamykały. No ale weszłam, udało mi się. A w ogóle to przykład dzisiejszej mojej głupoty jest takiej zakrętu właściwie. Takie zakręcenie mam dzisiaj, że zanim poszłam kupić te pieluszki, znaczy już jak je kupiłam, może tak, jak już je kupiłam, zaczęłam szukać klucza do samochodu i się okazało, nie ma go, całą torebkę przeleciałam, wszystko wyrzuciłam, nie ma klucza, mówię, kurczę, gdzie ten klucz jest, w kieszeniach nie ma, w torebce nie ma, gdzie? No ogół aż tak roztrzepana nie jestem, żeby gdzieś mi wypadł, słyszałabym. Słuchajcie, co ja zrobiłam, po prostu hit dnia. Zostawiłam klucze w samochodzie na siedzeniu i poszłam. I nie zamknęłam, w ogóle nie pomyślałam, żeby zamknąć samochód, rozumiecie? Tak pogodą jestem przejęta i tym, że chciałam nagrać dla Was film, że zapomniałam zamknąć auto. No i właśnie tu mam rachunek na 5700 koron, co jest równe, nie wiem ile złotych, około plus minus 200 zł polskich. Także widzieliście, dużo nie kupiłam, jest drogo na Islandii, bardzo drogo jest na Islandii. To już nie są te czasy, kiedy przyjeżdżało się i, że tak powiem, zarabiało się dużo i odkładało się dużo. Dzisiaj niestety zarabia się mało, odkłada się mało. A co ciekawe jest, to ja przepraszam, jeżeli kogoś urażę, ale powiem jak jest. Jest tak, że po prostu siedzą ludzie tutaj na zasiłkach i ja nie mówię o Islandczykach, bo Islandczyk jest taki, że dla niego to jest wstydem. Wstydem siedzieć na zasiłku czy na socjalnym. To już naprawdę ludzie, którzy poradzić sobie nie mogą, siedzą na tych zasiłkach przez bardzo długi czas, bo wiadomo, każdemu może się noga powinąć w życiu. Ja jak pracowałam intensywnie, to siedziałam też miesiąc na zasiłku, ponieważ tam nie było pracy i aż miesiąc siedziałam. Szybciutko wyszłam z zasiłku, szybciutko. Pieniądze były tak małe wówczas, że mi się nie opłacało w żaden sposób siedzieć na zasiłku. Pokażę Wam drogę i będę dalej mówić. Będę dalej mówić właśnie o tym, że jest grupa naszych rodaków, która już teraz jest to mała grupa, ale jest taka, że tak powiem, grupa istnieje, która przyjeżdża tutaj popracować przez ten minimalny okres czasu, który jest do zasiłku, i siedzą później na zasiłku, ponieważ zasiłek jest w tej chwili prawie tak samo wysoki jak najniższa płaca, więc po co wstawać, po co iść do pracy, jak można siedzieć. I ja nieraz słyszałam sytuację od ludzi, gdzie nasi rodacy mieszkają w pokoju, w trzech, na przykład trzech chłopa sobie mieszka i sobie wypiją tu wódeczki czy piwa sobie wypiją. I Wam powiem, że są bardzo ekonomiczni i bardzo przedsiębiorczy, ponieważ oni jeszcze potrafią wysłać pieniądze do Polski, więc jeszcze odkładają, gdzie normalny człowiek pracuje i mu nie starcza. I po prostu, no to ja uważam, nie jest w porządku tak ciągnąć system. I tak, chciałam właśnie o tym powiedzieć, ponieważ tak właśnie mi się przypomniało, jak była Islandia dawno temu, jak ja przyjechałam, czy powiedzmy w okolicy roku 2000, 2005, powiedzmy w tym okresie. Słuchajcie, wszyscy ciężko pracowali, ja też ciężko pracowałam, ja pracowałam po 10, po 12 godzin na dzień, nie na dobę, tylko na dzień, 6 dni w tygodniu. I to w zimnie, także wiecie, takie prace w zimnie to też wykańczają, są, że tak powiem, człowiek przychodzi bardzo zmęczony do domu, bo samo zimno też powoduje, że jesteśmy bardziej zmęczeni. A dziś tak już nie ma, dziś na ogół nie przyjeżdża się do fabryk rybnych. W latach 90., początek właśnie 2000, lata 2000, przyjeżdżało się tutaj jeszcze do fabryk rybnych. Ludzie mieli zupełnie inny szacunek do Islandii, do wszystkiego, co jest związane z Islandią. I ja Wam powiem, że to boli. To boli w sensie takim, że nie, że ktoś pobiera pieniądze, bo to nie o to tu chodzi, tylko że ludzie nie potrafią
zaakceptować tego, co tu jest w tym kraju, co ten kraj daje, jak ten kraj żyje, jakie ma tradycje, jakie ma po prostu swoje naleciałości. Ludzie nie do końca potrafią to akceptować i się zaaklimatyzować, ponieważ uważają, że z Polski jak się jest, to jest się Polakiem. Tak, jesteśmy Polakami, rodakami i tak dalej, ale jeżeli mieszkamy gdzieś, to ja uważam, że też trzeba jakby poznać trochę tradycji, zainteresować się krajem, w którym mieszkamy. I powiem Wam, że też znam osoby, które mieszkały tu w stolicy 10 lat i nawet nie wyjechały, żeby zobaczyć, jak wygląda gejzer, bo stwierdziły, że ich to nie interesuje, bo oni tylko tutaj zarabiają pieniążki, prawda? Moim zdaniem to jest głupota, ponieważ nieważne, gdzie się jest, czy się pracuje, czy jest się turystycznie, trzeba coś zobaczyć, żeby nawet być w Polsce później i móc komuś coś opowiedzieć, że się widziało, zdjęcie pokazać i być dumnym z tego, że się coś zobaczyło. Ja zawsze jak jadę do Polski, to ludzie się mnie pytają właśnie, jak wyglądają gejzery, czy faktycznie jest tak lodowo i zimno. No o różne rzeczy i ja jestem dumna, bo ja byłam, ja widziałam, ja tego doświadczyłam. I ja uważam, to jest fajne właśnie gdzieś być i coś zobaczyć. Także widzicie, no właśnie często jak jestem w sklepie i robię zakupy i zobaczę, ile dostaję na rachunku do zapłacenia, znaczy ile już zapłaciłam, ale fale, to do mnie tak jakoś tak przypomina mi się ten czas, w którym ja przyjechałam do Islandii zupełnie innej, Islandii, która nie wyglądała tak jak dziś cywilizacja doszła do Islandii. Prawda jest taka, że Islandia była bardzo zamknięta, sama jakby wszystko produkująca, mało towarów się ściągało. Do dziś nie ma tych towarów, do dziś w aptece nie ma wszystkich leków, tak jak w Polsce są i co. I to jest właśnie bardzo dobre, ponieważ Islandczycy są zdrowym narodem, nie są lekomanami, a w Polsce byle co, już antybiotyk się podaje. I co jest później? Później układ odpornościowy niestety nie funkcjonuje tak, jak powinien działać. Ja Wam powiem, że przez ponad te 20 lat, jak tu mieszkam, ja sobie mogę policzyć na palcach, naprawdę, na palcach, i to nawet nie wiem, czy jednej ręki, ile razy dostałam antybiotyk, ponieważ pójście do lekarza po antybiotyk tutaj, to znaczy, że nie dostaniesz, bo Ci nie trzeba, poczekaj, bo to samo przejdzie. Dostałam antybiotyk 11 dni temu, wczoraj przestałam go brać, ponieważ gdzieś złapałam jakąś bakterię, którą miałam w gardle. I tak to bym nie dostała tego antybiotyku, tak. Po prostu ja musiałam mieć zrobiony wymaz. Szczerze, lekarka mi powiedziała, wiesz co, może to samo zginie, nie musisz brać tego antybiotyku, ale jeśli uważasz, że musisz, to sobie weź. Ja bym nie brała tego antybiotyku, ale że chcę odwiedzić małe dzieci, mojego brata, dziewczynkę, która się urodziła w grudniu i chłopca, który ma 5 lat, stwierdziłam, że ja po prostu nie będę nosić w sobie żadnych bakterii, żeby dzieci pozarażać, i zdecydowałam się na antybiotyk. Nie jestem zwolennikiem antybiotyków, więc codziennie jak wstawałam rano, piłam sobie kefir, jadłam jogurty, bo wiem, że tak trzeba, ale to jest raz na jakiś czas, a teraz właśnie jak ktoś tak bierze parę razy w roku ten antybiotyk, kochani, to nie działa, naprawdę. Czosnek, cebula, stare babcine sposoby. I właśnie my jak przyjechaliśmy na Islandię, nie było antybiotyków, strepsilsu nie było, pamiętam, był jeden strepsils, nie truskawkowy, tylko ten, cytrynowy. Innego nie było i to przez ileś lat było. Później się dowiedziałam, że można kupić środek właśnie na bazie aspiryny, który jest duński, nazywa się Treo. On jest cały czas w aptekach, jest bardzo dobry, musujący. I no idź, bo zimno, to idź. I Wam powiem, że po prostu Treo przez wiele lat był jedynym moim lekiem, który jak dostawałam gorączkę, to po prostu ja to brałam.
A na wszystko tutaj jest Panodil. Jak cię coś boli, weź sobie Panodil. Boli cię brzuch, weź sobie Panodil. Na wszystko mają Panodil. Czasami na takie właśnie jakieś dziwne coś, co nam po prostu głowa, no jak to Panodil. No weź sobie Panodil. Aha, jak gardło cię boli, weź sobie Panodil. A jak masz temperaturę, grypę, idź sobie na basen, wygrzej się w gorących źródłach, popij sobie Coca-Coli. A dlaczego Coca-Coli? Ja wam powiem dlaczego, bo jak człowiek jest chory, to mu się nic nie chce, a coli człowiek zawsze się napije. Także to chodzi po prostu tylko o to, żeby jakikolwiek płyn dostarczyć do organizmu. Dobrze, kochani, ja już prawie podjeżdżam do domu. Jeśli macie ochotę, piszcie do mnie, komentujcie, lajki oczywiście jak najbardziej mile widziane, komentarze i subskrypcja kanału. Dzwoneczka nie zapomnijcie kliknąć, ponieważ dzięki dzwoneczkowi będziecie widzieli wszystko, co ja tutaj nagrywam, jeżeli są nowe filmiki. Ja próbuję przejechać. No. Jeżeli chcecie się kontaktować w sprawie kosmetyków i produktów w ogóle Forever aloesowych, zapraszam do mnie po informacje, jak to zrobić, jak to nabyć. Podam wam numer, możecie się zapisać za darmo w Polsce, do niczego to nie zobowiązuje. Zawsze możecie u mnie poradę dostać aloesową. I to tak wygląda. Także piszcie na venus.północy@gmail.com. No dobrze, ja już tutaj sobie wyjechałam. To byłoby na tyle. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.